O przemocy seksualnej mówimy wtedy, kiedy sprawca czynu zaspokaja swoje potrzeby seksualne, to znaczy traktuje swoją ofiarę jedynie w celu redukcji swojego napięcia seksualnego, w celu rozładowania tego napięcia, a więc rzeczywiście drugi człowiek jest traktowany instrumentalnie, jest traktowany przedmiotowo i tak się też czuje. Formy wykorzystania seksualnego i przemocy seksualnej mogą być oczywiście różne. Dlatego, że może to być napastowanie, molestowanie, rozłożone w czasie, długoterminowe, chroniczne i taki właśnie uraz, który trwa czasami miesiącami czy latami, ale też może to być jednorazowe doświadczenie, na przykład gwałtu. Ofiarami przemocy oczywiście najczęściej są kobiety, to jest prawie w 99% sprawcami są mężczyźni, natomiast prawie 85% to ofiarami są kobiety. Natomiast wśród kobiet, kiedy analizujemy, kto był sprawcą, to najczęściej jest to ktoś, z kim ona żyje na co dzień. Nie zawsze to jest mąż, ale częściej jest właśnie jest to konkubent, to jest ktoś, z kim utrzymuje relacje seksualne. Inaczej mówiąc, i to jest ciekawe, że sprawcami przemocy są najczęściej osoby bliskie. Wcale nie znane tej osobie i dlatego też dramatyzm tej sytuacji jest tak duży. Zarówno w stosunku do dziecka, jak i w stosunku do dorosłej kobiety, czy dorosłego mężczyzny, czy chłopca, dziewczynki. Sprawcą jest ktoś, z kim więź jest duża, z kimś jest bardzo często oddzielenie codziennego życia. Stąd też tak trudno uciec, stąd też tak trudno również poradzić sobie z pojawiającymi się emocjami. Możemy też oczywiście mówić o pewnej podatności na to, by być ofiarą przemocy. Na przykład może to być sytuacja wewnątrz rodzinna, taka, gdzie jest alkoholizm, gdzie jest rodzina dysfunkcjonalna, gdzie są bardzo niedojrzali rodzice, którzy sami doznali kiedyś przemocy i można powiedzieć, przemoc rodzi przemoc. W związku z tym jest taka transmisja międzypokoleniowa przemocy seksualnej. To jest czasami też jakiś neurotyzm, jakieś problemy psychiczne samego dziecka, ofiary, który łatwo staje się po prostu osobą, która jest podatna na to, żeby być krzywdzoną. Najczęściej ofiary przemocy nie ujawniają tego, ponieważ mają poczucie winy, poczucie wstydu, lękają się, że mogą te najbliższe osoby zostać w jakiś sposób ukarane. Bardzo często też nie wierzą, że ktoś im uwierzy, iż one stały się ofiarą i będzie ta osoba posądzona o to, że sprowokowała, że sama tego chciała i tak dalej. W związku z tym trudno czasami jest rozpoznać to, natomiast rzeczywiście pewne objawy mogą nam budzić podejrzenie, a czasami trzeba wyraźnie podjąć jakieś działania związane z diagnozą. Takimi objawami może być na przykład nasilenie się lęku, niepokoju, napięcia, poczucia winy, ukrywania się, ucieczki z domu, ucieczki ze szkoły, jeśli to jest na przykład przemoc w szkole przez starszych kolegów. Może to być również trudności z nauką, w skupieniu się, w uczeniu się. To są też bardzo często jakieś somatyzacje, to znaczy dziecko ma trudności na przykład z jedzeniem, ze spaniem, pojawiają się również lęki nocne, moczenie, jakieś objawy nerwicowe, objawy chorób psychosomatycznych. No i oczywiście, kiedy pojawia się taka sytuacja, to gdzieś lampka powinna się u dorosłego, prawda, zapalić, czy czasem dziecko nie doznało jakiejś przemocy, zwłaszcza w tej takiej międzyszkolnej, gdzie czasami jest to przemoc dokonywana w ramach jakichś zabaw, jakichś takich zachowań, które wydają się, że nie są przemocą, a jednak zostało dziecko wykorzystane przez kogoś starszego. Fakt, że można temu dziecku pomóc, to jest oczywiste i dziecku, czy też potem osobie dorosłej. Skutki przemocy seksualnej oczywiście są takie krótkoterminowe, to znaczy się właśnie wybuchy takich dużych napięć emocjonalnych, uczuć, którymi sobie trudno poradzić. Ale może też być one, mogą być one tak stłamszone, tak zdławione, tak tłumione przez dziecko, czy też przez kogoś dorastającego, że otoczenie może tego nie zauważyć. Natomiast na pewno zawsze skutki przemocy są długotrwałe. To jest trauma, to jest uraz na całe życie. Natomiast można sobie z tym oczywiście urazem poradzić i wszystko właśnie w tym kierunku zmierza, prawda, żeby z jednej strony
pomóc tej osobie, ale też ona sama sobie musi pomóc. Pierwszą formą pomocy to jest to, że ona ujawni to, co się wydarzyło. To, że uwierzy, że znajdzie kogoś, kto jej uwierzy, że rzeczywiście nie sprowokowała tej sytuacji, że cierpi, że kogoś, kto ją zrozumie, kto ją wysłucha, w ramionach kogo może się wypłakać, prawda, gdzie może opowiedzieć o całym swoim zdarzeniu i to czasami wielokrotnie. I tu jest bardzo ważna właśnie sytuacja takich osób z otoczenia, które będą w stanie słuchać tej opowieści, czasami wielokrotnie, dać swoje ucho i pamiętać, że się ma dwoje uszu, a jedne usta, pozwolić na płacz, pozwolić na wyjawienie wszystkich swoich negatywnych nieraz uczuć, żeby nie mówić o tym, no nie możesz tak mówić o swojej matce, jak możesz tak mówić o bracie i tak dalej. Ta osoba musi mieć szansę na to, żeby powiedzieć te wszystkie swoje uczucia nękające są jej. To wszystko, co też jest związane z poczuciem winy, wstydu, bólu ciała, tego dotyku, prawda? Ciała, które boli, ciała, którego się człowiek wstydzi. I w związku z tym bardzo ważne jest, żeby znalazła właśnie kogoś, kto będzie ją wspierał w tym, z jednej strony ujawnianiu, ale też uwierzeniu w to, że jest wyjście z tej sytuacji. Czasami te osoby, zarówno dzieci, jak i osoby dorastające, po takim wykorzystaniu seksualnym wchodzą na ścieżkę takiej dużej erotyzacji, seksualizacji własnego życia i rzeczywiście to w zabawach dziecięcych widać, to czasami w zachowaniach, w słownictwie, w potrzebach. Widać, bo wykorzystanie seksualne niestety jest zagrożeniem dla wyjścia na drogę prostytucji, uzależnienia od pornografii, ale również takiego radzenia sobie ze stresem tej całej sytuacji i traumą poprzez alkoholizm, narkotyki, nikotynę i tak dalej, a więc wejście w używki, w nałogi, żeby rozładować napięcie, żeby dać sobie radę z nękającymi, dręczącymi uczuciami, zwłaszcza takimi, które niszczą nas, gdzie są te formy zachowań, są formą autoagresji, ponieważ mam poczucie, że na nic więcej nie zasługuję. Druga ścieżka zachowań może iść w kierunku takim kierunku, że ja, czując się ofiarą przemocy seksualnej, nabywam awersji do wszystkiego, co związane z aktywnością seksualną, w związku z tym awersji do mężczyzn, do tego, co może się kojarzyć z jakąś erotyką, ale też z bliskością, z ciepłem, z dotykiem. I tak jak właśnie wtedy mówimy, że ciało krzyczy, tak? Całe ciało boli, może unikać kontaktów interpersonalnych takich właśnie z drugą płcią i być tutaj, mieć bardzo dużo kompleksów, mieć bardzo dużo ran, które uniemożliwiają właściwie normalne funkcjonowanie czasami nawet w zakładzie pracy, prawda, czy w jakimś takim normalnym, codziennym życiu, ponieważ w każdym mężczyźnie widzi się potencjalnego dręczyciela. Więc to naprawdę czasami wymaga terapeutycznego leczenia. Więc jakby z jednej strony najczęściej ofiarom przemocy potrzebna jest pomoc psychologiczna, profesjonalna, psychoterapeutyczna, osób, które mają uprawnienia do tego, żeby leczyć tego typu zaburzenia, które są przygotowane do tego, żeby z ofiarami przemocy seksualnej pracować. Z drugiej strony oczywiście nie da się wszystkiego tylko na poziomie psychicznym uratować. Człowiek jest istotą fizyczno, psychiczno, społeczno, duchową. Ma też tą sferę duchową i z jednej strony, prawda, oczywiście trzeba leczyć rany psychiczne, a więc wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, wzmacniać szacunek do drugich, wzmacniać zaufanie do drugich, odbudowa poczucia własnej wartości, własnej pozytywnej samooceny, pozytywnego obrazu siebie, zwolnienie siebie z poczucia winy, wina za tę odpowiedzialność, którą czasami mam w tym zakresie, ale też właśnie poczucia wstydu. To budowanie takich pozytywnych relacji z innymi, szukanie osób wspierających mnie, osób, które mają bezpieczny dotyk, osób, wśród których mogę się czuć właśnie bezpiecznie, gdzie są to więzy koleżeństwa, przyjaźni, a nie przeseksualizowane, prawda, nie takie, gdzie wchodzi ten element bardzo szybko erotyzacji. Więc bardzo ważne jest, żeby ta osoba miała szansę mieć właśnie takie dobre, wspierające relacje z innymi, wśród nich właśnie również z osobami drugiej płci. Natomiast drugi poziom to jest oczywiście poziom taki psychoduchowy, mianowicie chodzi o jakby przebaczenie, chodzi o przebaczenie sobie,
bo jakiś tutaj element zawsze takiego poczucia jest, prawda? Dlaczego takie moje życie, dlaczego taki mój los, dlaczego to się mnie wydarzyło, ale przebaczenie sobie tego, że ja w swoim życiu będę to nosić jako pewien element biografii, który mnie już nie będzie niszczył, który będzie moim doświadczeniem, moją raną, na którym mogę budować pozytywne relacje i który da mi po prostu lepsze rozumienie drugiego człowieka, lepsze współodczuwanie z kimś, kto też może właśnie jest ofiarą różnego typu traum w życiu. To jest coś, to jest doświadczenie, które może być moją siłą, a nie siłą budującą, a nie niszczącą w życiu. Ale też bardzo ważne jest przebaczenie drugiej osobie, przebaczenie sprawcy, temu, który był czasami właśnie dręczycielem przez wiele lat. A trzecia rzecz to jest przebaczenie Bogu, ponieważ bardzo często ofiary przemocy mają taki żal do Pana Boga, dlaczego dopuścił, dlaczego to się tak wydarzyło, dlaczegoś mnie tak ukarał. Szukają właśnie też i w Bogu winnego, albo patrzą na niego jako na kogoś, kto za winy pokolenia właśnie spowodował i jakoś dopuścił do takiego wydarzenia w ich życiu. Więc jest to również przebaczenie Bogu, znaczy zobaczenie w nim miłosiernego, miłującego Ojca, którego nie było życzeniem, aby to dziecko stało się ofiarą. Natomiast to, co się wydarzyło, jest konsekwencją grzechu, a nie woli Bożej. I w związku z tym to pogodzenie się z sobą, z innymi i z Bogiem jest tutaj takim bardzo ważnym procesem zdrowienia, bo trzeba też rozumieć, że oczywiście może przyjść cud uzdrowienia momentalny, jakiś taki cudowny w jednej chwili, ale może to też być proces, który trwa miesiącami i latami. Czasami potrzebujemy modlitwy uwolnienia, modlitwy wstawienniczej, modlitwy kogoś za nas, ale też sami, prawda? Podjęcie modlitwy za kogoś, kto był sprawcą mojego cierpienia. To jest bardzo czyszczające.